przyjechaliśmy dzisiaj do mieszkańców Ostrowa z bezpłatnymi badaniami w ramach programu profilaktycznego Stop Czerniak. Dla osób aktywnych zawodowo w grupie wiekowej 50-64 lata wykonujemy badania wideodermatoskopem, mapujemy całe ciało i oceniamy pod względem zmian nowotworowych. Jest to bardzo ważne badanie z tego względu, że czerniak jest nowotworem złośliwym i jego późna diagnoza daje małe szanse na wyleczenie, więc jak zawsze powtarzamy, profilaktyka, profilaktyka, profilaktyka. Jesteśmy na pikniku z Caritasu, z koleżankami, możemy tutaj zmierzyć ciśnienie, mamy fotel masujący, również mówimy drobne porady medyczne. Myślę, że dla zwłaszcza seniorów to są cenne porady, jak sobie poradzić na przykład w upałach. Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj przyszliśmy z powiatowej stacji, żeby również informować o profilaktyce związanej z kleszczami, bo jednak najważniejsza jest świadomość. Świadomość tego, że kleszcze przenoszą niebezpieczne choroby typu bolerioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowych. No i mówimy, jak się przed tym chronić. Jak znajdziemy na ciele kleszcza, jeżeli jest jeszcze mała główka, to po prostu te haczyki w miejscu na przykład kleszcza wkładamy i obrotowym ruchem wyciągamy kleszcza i później on powinien jeszcze tak naprawdę żyć. Kleszcze mają aparat gębowy w postaci śruby. Jeżeli one nam się zakleszczają, to na zasadzie właśnie wkręcania się. I my tymi kleszczołapkami kleszcza odkręcamy najzwyczajniej w świecie i wyciągamy. Zbadałam ciśnienie, dowiedziałam się o paskudnych kleszczach. No wie pan, super. Pogoda odpowiednia. No fajnie jest. Podziwiam i mówię, to powinno być dawno już dla mieszkańców takie są, nie pierwszy raz. Dzisiejszy dzień to wspaniały dzień. Nie pamiętam, kiedy się tak dobrze czułam jak dzisiaj. I więcej takich dla nas akcji. Super mam, póki będę żyła, będę chodzić. Bardzo ładnie. Podoba mi się. A co najbardziej się pani podoba? Wszystko. Wszystko. Cały ogół.